Rozdział piąty. W dół nie ma drzwi Pięciu mężczyzn zjechało jednocześnie do salonu. Rzut oka na formidable towarzystwo, które ich tam czekało, spowodował, że serce Charlie go zapadło się. Spojrzał w stronę szeryfa. Młody człowiek nerwowo przeczyścił gardło. To na pewno jest zbyt złe, zaczął. To będzie dość nieprzyjemne dla nas wszystkich, jak sądzę. Jestem Don Holt, szeryf hrabstwa i nie mam na celu przysparzać żadnej niewinnej osobie niepotrzebnych kłopotów. Ale muszę dotrzeć do sedna tej sprawy, a im krótsza droga, tym lepiej dla nas wszystkich, no, w każdym razie dla większości z nas. Poprosiłem inspektora Chana, który ma większe doświadczenie w tej dziedzinie niż ja, o pomoc i pragnę powiedzieć, że kiedy on zapyta, ty odpowiesz. To wszystko, jak sądzę. Dywersja przy drzwiach przerwała obrady. Syn wpuścił małego siwowłosego mężczyznę z czarną saszetką, który okazał się być lekarzem Stachoe, o którym wspominał Holt. Młody człowiek zabrał go na bok na krótką rozmowę, a następnie zawołał Singa, który poprowadził przybysza na górę. Chyba możemy już iść powiedział Holt, patrząc bezradnie na Charliego. Charlie skinął głową. Zaczynamy od najmniej ważnego z zebranych, ogłosił. Kiedy padł śmiertelny strzał, kończący błyskotliwą karierę kogoś, kto był bardzo lubiany, w tym pokoju było obecnych sześciu mężczyzn. Jeden z nich, pan Ryder, złożył już oświadczenie. Chciałbym dowiedzieć się od pozostałych pięciu o ich działaniach tuż przed spotkaniem tutaj, o ich zachowaniu i miejscach pobytu oraz kiedy po raz ostatni widzieli Landini. W ten sposób można by rzucić nieco światła, ponieważ godzina zegara jest niepewna. Być może uda się ustalić czas na podstawie położenia samolotu nad głową. Ja sam byłem jednym z tych pięciu. Odpowiadając na moje pytania bez zadawania ich, ostatni raz widziałem Landini powyżej w gabinecie, kiedy samolot był jeszcze nad jeziorem. Zażądała, abym wezwał do niej pana Rajdera, a ja poinformowałem ją. Że odmówił on zgody. Pisała wtedy w pośpiechu przy biurku. Zostawiłem ją, zszedłem tutaj i wyszedłem na zewnątrz, gdzie w końcu spotkałem pana Warda i pana Irlanda na skraju pola. Zwrócił się do lotnika. Panie Irland, możemy całkowicie pominąć pana. Mało kto może być w to zamieszany lub mieć jakiekolwiek informacje. Wielki Irlandczyk skinął głową. Wiem tylko, że Landini wezwała mnie, abym po nią przyjechał. I przyszedłem. Spojrzał w górę, a jego oczy spotkały się z oczami żony. Musiałem, dodał. Taka jest moja praca. Pracuję dla innych. Dokładnie, powiedział Charlie. Panie Ward, ostatnio widział pan Landini. Był pan ze mną, inspektorze, odpowiedział Ward. Pamiętasz? Że opuściłem gabinet, aby włączyć światła na polu, jak tylko zobaczyliśmy samolot nad jeziorem. Światła działają z małej szopy z tyłu hangaru. Trzymamy ją zamkniętą na klucz. Musiałem zdobyć klucze, a zamek się zaciął, trochę zardzewiały, Jak mniej mam. To była robota w pośpiechu, ale zdążyłem je założyć na czas. Chan zwrócił się do Irlandii. Kiedy zapaliły się światła, Zapytał. To było podczas gdy krążyłem nad domem, jak sądzę, odpowiedział lotnik. Wielkie dzięki, dodał do ale nie miałoby to znaczenia, gdybyś nie zdążył. Księżyc był wystarczająco dobry. Pozostawienie dwóch z pięciu upierał się Charlie. Pan Dinstal i pan Baton. Mam wrażenie, że żaden z nich nie opuścił tego pokoju w ciągu wieczoru. Aż po oddaniu strzału. Czy mam rację? W moim przypadku tak, powiedział Dimstal. Dobry ogień i dobry drink. Wszystkie samoloty na świecie lądujące na tylnym podwórku nie mogły mnie zrutynizować. Tak, siedziałem tutaj od czasu, gdy przyszedłem, aż usłyszeliśmy strzał i pobiegł na górę. A pan baton był z panią. Cóż, nie przez cały czas. Nie, nie, nie byłem, to prawda. Młody baton wstał, kruchy i blady, i ewidentnie bardzo zdenerwowany. Widzisz, wyszedłem na zewnątrz. Pamięta pan, że przeszedł pan przez pokój, panie czan, a potem słyszeliśmy, jak rozmawiał pan z kimś tam, a za chwilę wszedł doktor Swan. Powiedział, że samolot to piękny widok, czy coś takiego, więc powiedziałem, że chyba też na niego spojrzę. Wyszedłem na zewnątrz, wtedy właśnie nadlatywał zza jeziora. Zeszłam na ścieżkę i nagle usłyszałam głos w górze nade mną. Ach, słyszałeś głos, powtórzył Charlie z nagłym zainteresowaniem. Tak, to, to była Ellen, nie mogłem się pomylić, oczywiście. I słyszałem, jak mówiła, wołała do kogoś, naprawdę, słyszałem, jak wołała, och, to ty, prawda? Zamarzam, podaj mi mój szalik. Jest na łóżku w pokoju obok. Ten zielony kropka apostrof. Czan uśmiechnął się z nagłym zrozumieniem. Ach, najbardziej interesujące. Słyszałeś, jak panna Landini prosiła o swój szalik? Tak, tak, zawołał gorliwie chłopiec. Jego sposób bycia był niemal żałośnie pomysłowy. To prawda, panie Can. Naprawdę tak jest. Wiem, że to brzmi. Nie kłopoczmy się tym, jak to brzmi. Kontynuuj, proszę. Poszedłem trochę dalej wzdłuż ścieżki i zobaczyłem Landini stojącą samotnie na balkonie tuż nad drzwiami wejściowymi. Patrzyła w górę i machała chusteczką. Wtedy samolot zszedł strasznie blisko i zaczął krążyć wokół domu. Zacząłem kaszleć i zdałem sobie sprawę, że nie mam kapelusza ani płaszcza, więc pośpieszyłem do środka. W każdym razie ten obrazek jakby mnie obrzydził. Ellen, stojąca tam i magająca, jak szalona kobieta. To jest to. K. Inspektor, Dinstal powiedział. Był tam tylko kilka minut. Ale wystarczająco długo wzruszył ramionami Chan, aby usłyszeć. Jak Landini domaga się szalika. Jej zielonego szalika. O ileż lepiej, panie baton, gdyby nie dodał pan tego ostatniego. Twarz chłopca skrzywiła się. Ale to jest prawda, zawołał. Opowiadam ci to tak, jak to się stało. Ktoś wszedł do tego pokoju, a ona poprosiła o swój szalik. I, i. I ta osoba. Zamierzając dokonać morderstwa i chcąc obciążyć niewinną dziewczynę, wróciła z szalikiem twojej siostry. Prosisz mnie, abym w to uwierzył? Nie proszę cię, żebyś w cokolwiek wierzył, niemal krzyknął chłopiec. Mówię ci tylko, co się stało. Próbuję ci tylko pomóc, a ty mi nie uwierzysz, nie uwierzysz. Nieważne, Hagie. Jego siostra wstała i poklepała go po plecach. Proszę, nie denerwuj się tak bardzo. To się stało, mówię ci. Wiem, wiem. Dziękuję ci, mój chłopcze, powiedział Charlie łagodnie. Nie powiedziałem, że ci nie wierzę. W gruncie rzeczy zrobił pauzę, jego oczy skierowały się na szerywa. Pan Holt wpatrywał się w les jebatona z najbardziej nieschematycznym spojrzeniem, jakie czan kiedykolwiek pamiętał, że widział w swojej długiej karierze. Westchnął. Być może nowa komplikacja. W gruncie rzeczy, kontynuował Charlie, to sprowadza pana, panie Ireland, niespodziewanie z powrotem w centrum uwagi. Choć nie przybył pan jeszcze na miejsce, musi być tak, że pan mimo wszystko. Był jedną z ostatnich osób, które widziały Landini żywą. Ireland przesunął się w swoim fotelu. Może byłem, zauważył. Nie uderzyło mnie to wcześniej. Kiedy skręciłem w nad domem, spojrzałem w dół i zobaczyłem jakąś damę machającą do mnie z balkonu. Spadłem w dół, aby zobaczyć, kto to był. Wiedziałeś wystarczająco dobrze, kto to był? błysnęła jego żona. Jak mogłam, kochanie? Myślałem, że to może ty. Więc zszedłem tak blisko, jak się odważyłem, i widziałem, że to Landini. Więc wtedy oszołomiłeś się, ryzykując swoją szyję, aby dać jej dreszczyk. Teraz, kochanie, ja tylko okrążył kilka razy, aby uzyskać moje łożyska i zlokalizować pole. Czy ty, wtedy, myślałeś, że pole było na dachu? sesil prychnęła. Jej mąż wzruszył ramionami. Wiedziałem gdzie to jest i wiedziałem co robię. Nie potrzebuję żadnych kierowców z tylnego siedzenia. Pardon, powiedział Chan. ile razy okrążyłeś dom? Trzy razy. I trzy razy widział pan Landini na tym balkonie. Nie, tylko pierwszy. Dwa ostatnie razy weszła do środka. Czy widział pan, czy okna były otwarte? Cóż, nie mogłem być tego pewien. Dziękuję bardzo. Charlie odszedł w kąt pokoju z szeryfem. Co kończy wszystkich, którzy byli w tym pokoju, kiedy padł strzał, powiedział niskim tonem. Teraz ruszyła dalsza część do ważniejszego sektora naszego ataku. Ale powiedz. Zarządał Holt, czy nie powinniśmy zapisać tego wszystkiego w książce? Chan potrząsnął głową. Nie moja metoda. Widok papieru i ołówka ma czasem szkodliwy wpływ na mówce. Trzymam to wszystko w pamięci i przy nadarzającej się okazji robię z tego lekkie notatki. Mój gorz, czy możesz to zrobić? Odpowiedział Holt. Ja już o tym zapomniałem. Charlie uśmiechnął się. Duże puste miejsce robi dobry magazyn, zauważył, stukając się w czoło. Teraz kontynuujemy. Chwileczkę, Holt położył rękę na ramieniu detektywa. Kim jest ta dziewczyna w różowej sukience? Właścicielka różowego szalika, odpowiedział Chan. I chciałbym pokornie przypomnieć wam na najbliższe kilka minut surowy lekcji numer jeden. Wrócili na drugi koniec sali, a Chan ponownie stanął przed zgromadzeniem. Przechodzimy teraz, powiedział, do członków tej partii, którzy nie byli na widoku, gdy śmierć przyszła do nieszczęsnej pani powyżej. Jeden z nich złożył już przynajmniej częściowe oświadczenie. Zin, tutaj, był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała Landini żywą, będąc wysłanym po koc, jak mówi, po wylądowaniu samolotu. Co robiłeś z In do tego czasu? Mydonknow wzruszył ramionami z In. Musisz wiedzieć, odpowiedział surowo Chan. Mebby minowny biznes, zasugerował z in, chytrze. Charlie olśnił go. Odkrył, że jego własny rodak jest nieco próbujący. Posłuchaj mnie, powiedział. To jest sprawa o morderstwo, zrozum. Sprawa o morderstwo. Odpowiesz na moje pytania, albo może szeryf tutaj zamknie cię w dużym więzieniu. Sin wpatrywał się w młodego człowieka. Kto on? Zapytał niedowierzając. To prawda, z powiedział Holt. Ty odpowiadasz. Zrozum. All right. zgodził się z in. Dlaczego nie mówisz tak lekko? Ja tylko chodzę naokoło i zajmuję się swoimi sprawami. Co to był za interes? Co robiłeś? Chan kontynuował cierpliwie. Szef zobaczył mnie w holu i powiedział, że złapałeś Cecil. Złapałem ją. Potem zszedłem na dół. Wyszedłem na tylne schody i obserwowałem lądowisko. Szef wychodzi i mówi do mnie, z Inlandini pragnie czegoś, Złapiesz. Chwileczkę. Chan zwrócił się do dudleja warda. To prawda, powiedział Ward. Właśnie minąłem sesil na tylnych schodach i wywnioskowałem, że nie miała zamiaru dostać tego koca. Byłem w zbyt wielkim pośpiechu o światła, aby argumentować, więc po prostu wysłał Sing do udziału w tym. Moje pójście w domu Sing kontynuował, gdy ponaglany. Hach, Lil pies szczeka w kuchni. Stop Lissen. Plity wkrótce iść do góry Stach, mębach misie. Idę do pokoju i mówię, czego pragniesz, Misie. A ona na to, śpiewaj, łapiesz koc, jak idziesz. Pies, 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 pies przez cały czas, kiedy ona była. Megołd. Samolot wylądował teraz na polu. Charlie zapytał. Tak. Skąd to wiesz? Cholerny hałas cichnie teraz. Mojego mylą. Na trzecim piętrze? Tak. Mój złapać apostrof, mikrometry koc. Wkrótce usłyszę hałas. Może pistolet. Więc zszedłem na dół z kocem. Bardzo powoli, jak sądzę, zauważył Chan. Co to za majlach. Zapytał Singh. Mnóstwo czasu. Plity wkrótce zobaczyć mi się git strzał. Szkoda, dodał bez emocji. Dziękuję bardzo, powiedział Chan, z oczywistą ulgą. To wystarczy, na razie. Zerknął na Holta. Prawdopodobnie ostatnia osoba, która widziała Landini żywą. Porozmawiam z nim później, sam. Zwrócił się do konduktora. Panie Romano, z przykrością muszę stwierdzić, że mam nieco ciepłe zainteresowanie pańskimi działaniami przez pół godziny poprzedzające to smutne wydarzenie. Ja? Romano wpatrywał się w niego niewinnymi oczami. Ty, rzeczywiście. Kiedy ostatnio widziałem cię, samolot był jeszcze nad jeziorem, a ty chodziłeś po pokoju z bieżnikiem pantery. Co dalej? Ach, przypominam sobie. Powiedział powoli muzyk. Byłem zaangażowany w tworzenie listy zasad dla tego młodego człowieka. Listy, która, niestety, nie będzie teraz wymagana. Bez wątpienia w tym momencie starałem się określić, czy w pełni pokryłem grunt, czy też nie. Widziałem, jak mijał pan moje drzwi w drodze na dół po schodach. I kontynuował pan listę, może? Nie, odpowiedział Romano, wcale nie. To przychodzi do mnie. Teraz Landini musi być sam. Spieszę do gabinetu, ona pisze list. Wkłada go do koperty, zakleja klapkę. Teraz, mówię, nadszedł czas, aby porozmawiać o tej ugodzie. Jestem, jak to się mówi, załamany. Ja jestem, czy mam rację? Płaski. Landini adresuje kopertę. Bardzo mi przykro, mówi, ale, Luis, ja też mam problemy finansowe. Moje inwestycje nie przynoszą odpowiednich dywidend. Wtedy mówię, beznamiętnie, Ellen, nie możesz sobie pozwolić na nowego męża w tym czasie. Dlaczego nie trzymać się starego? Wciąż cię kocham, ale, panie Chan, głos mu się załamał. Czy muszę omawiać tę scenę? Wcale nie, odpowiedział Chan. Poza tym, że powiesz mi jej odpowiedź. To było. Romano pochylił głowę. To nie było pochlebne dla mnie. Wyobraź sobie, jeśli możesz, po tym wszystkim, co dla niej zrobiłem, opiekowałem się nią jak bambino. Samolot zbliżał się teraz do domu. Poderwała się na nogi. Rozchyliła okna. Przyjdź i zobacz mnie w reno. zawołała. Zrobię, co będę mogła. I wbiegła na balkon. A pan, panie Romano? Ja miałem złamane serce. Wpatrywałem się w nią tam na balkonie to miał być mój ostatni widok jej żywej, choć oczywiście o tym nie wiedziałem. Potem wróciłem do swojego pokoju, zamknąłem drzwi, usiadłem przy oknie, wpatrując się w śnieg, ciemne drzewa, smutną noc, zrzucony, jak stary płaszcz żaliłem się, ale byłem też oburzony. Przypomniałem sobie wszystko, co zrobiłem. Ach, tak. I siedziałeś tam, rozmyślając, aż usłyszałeś strzał. To prawda. Usłyszałem strzał i przez pewien czas zastanawiałem się. Potem usłyszałem kroki, głosy i poszedłem za tobą tutaj, by dokonać smutnego odkrycia. Powiedz mi to. Chan studiował go uważnie. Byłeś nadal mężem Ellen Landini, przynajmniej jeszcze przez dwa tygodnie. Czy jako taki, odziedziczysz jakikolwiek majątek, który ona może zostawić? Romano potrząsnął głową. Niestety, nie. W momencie sporządzania ugody, tej, którą tak okrutnie zignorowała, powiedziała mi, że sporządza testament, pozostawiając wszystko, co ma, swojemu przyszłemu mężowi. Panu Hagbatonowi tutaj. Zaskoczony, Chan zwrócił się do młodego człowieka. Czy wiedział pan o tym, panie Baton? Baton spojrzał słabo w górę. Tak, powiedziała mi o tym. Naturalnie, nie pragnąłem, by to zrobiła. Czy wie pan, czy testament został sporządzony, czy nie? Powiedziała mi pewnego dnia, że został sporządzony. I podpisany, jak przypuszczam. Nie zadawałem żadnych pytań. Nienawidziłam tego pomysłu. Charlie spojrzał na pannę Baton. Pani też słyszała o tej sprawie? Słyszałam, odpowiedziała łagodnie dziewczyna. Ale nie zwróciłam na to uwagi. To nie miało znaczenia. Chan zwrócił się z powrotem do Romano. Cóż za smutne położenie dla Ciebie! Żona, pieniądze, wszystko stracone. Czy, mogę zapytać, czy masz przypadkiem tę listę, którą sporządziłeś dla pana Batona? Jest w moim nagle się zatrzymał. Jest w moim pokoju. Przyniosę ją dla pani. Tak mi przykro. Oczyczana zwęziły się. Miałeś zamiar powiedzieć, jak sądzę, że jest w twojej kieszeni. Mylisz się. Powiedział Romano, ale jego blada twarz stała się nagle bledsza niż kiedykolwiek. Jakie to ma w każdym razie znaczenie? Ma znaczenie tak bardzo, kontynuował łagodnie Chan, że jeśli nie opróżnisz kieszeni tu i teraz, muszę niechętnie zrobić to samo dla ciebie. Wierz mi, że taki barbarzyński czyn przyniósłby mi ból. Romano stał przez chwilę, rozważając. Opowieść. Powiedział w końcu, o mojej rozmowie z żoną nie była całkiem kompletna. Ja, człowiek niechętnie mówi o takich rzeczach, ale sięgnął do kieszeni spodni i wyjął zwitek nowych, chrupiących banknotów dwudziestodolarowych, które wręczył Czanowi. Tuż przed tym, jak Ellen pospiesznie wyszła na balkon, wyjęła je z torebki i rzuciła na biurko. Ja, ja je przyjąłem. Moja sprawa była rozpaczliwa. Opadł na krzesło i zakrył twarz rękami. Chan patrzył na niego z prawdziwym politowaniem. Tak się cieszę, powiedział detektyw, że widziałeś drogę jasną do zmiany własnej historii. Niestety, te muszą pozostać u szeryfa w chwili obecnej jako dowód. Ale w międzyczasie, zobaczymy, droga zostanie znaleziona, proszę się nie martwić, panie Romano. Odwrócił się z nagłą ponurą determinacją do doktora Słana. A teraz, doktorze, twoja kolej. Gdzie poszedłeś po tym, jak zostawiłeś mnie w ścieżce przed domem? Nie mam wiele do powiedzenia, powiedział Słan. Wszedłem tutaj, miał słowo lub dwa z dinstali i baton, a następnie udał się na górę do pokoju, który został przydzielony mi przed kolacją. Planowałem wyjść w najwcześniejszym możliwym momencie. Ach, i zostawiłeś coś w tym pokoju. Co chciałeś uzyskać? Nie, nic tam nie miałem. Mój płaszcz i kapelusz były w szafie na dole. Nie miałem żadnego bagażu. Nie miałem zamiaru spędzić nocy. Nie miałeś nic tam na górze. To dlaczego poszedłeś? Słan zawahał się. Okna tego pokoju wychodziły na tył. Pomyślałem, że będę mógł zobaczyć, jak samolot ląduje. I. Charlie i Sheriff wymienili spojrzenia. Cóż, będę z Tobą szczery, kontynuował Słan. W gruncie rzeczy przyszło mi do głowy, że po tym, jak Irland wylądował swoim samolotem, prawdopodobnie wejdzie na chwilę do środka. Nie zależało mi na spotkaniu z nim. On wie. Co o nim myślę? A ty wiesz, co ja myślę o tobie, powiedział Ireland szyderczo. Żaden mężczyzna, kontynuował Swan, nie może się cieszyć na spotkanie towarzyskie z tłustym szoferem, który kiedyś kochał się z żoną za jego plecami. Ireland był na nogach. Czy to tak? Siadaj, powiedział Don Holt. Teraz to zaczyna być sprawa. Z którą mogę sobie poradzić? Siadaj, Irland, i zamknij się. Duży, jak był, lotnik nie był skłonny do kłótni z szeryfem. Usiadł, a Holt wyglądał na nieco rozczarowanego. Kontynuujmy, powiedział Chan, spokojnie. Poszedłeś na górę, aby uniknąć pana Irlandii, doktor Swan. Tak. Wszedłem do tego pokoju i zamknąłem drzwi. Nie miałem zamiaru stamtąd wychodzić, dopóki Ellen i samolot nie odlecą. Patrzyłem, jak ląduje, i stałem przy oknie, czekając na jego odlot, zanim wróciłem na dół. Tam właśnie byłem, gdy padł strzał. To nie jest dużo alibi, wiem, ale. Powiem, że to nie jest wiele salibi, warknął Ireland. Gruba szansa, że masz umieścić to nadawca. Szczególnie, gdy dowiedzą się, że szantażowałeś biedną Landini przez 7 lat To kłamstwo, zawołał Swan, drżąc z wściekłości Szantażowanie, zauważył Chan Spojrzał na dudle Warda Tak, szantażowanie, powtórzył Ireland. Powiedziała mi o tym wszystkim 250 miesięcznie przez 7 lat, a na drugi dzień powiedziała mi że nie może już więcej płacić. Poradziłem jej, żeby kazała tego myszołowa zeskrobać. Powiedziała panu, doktorze? Chyba tak, z tego, co widać dziś w nocy. Lepiej być ostrożnym, powiedział słan przez zęby. Sam jeszcze nie wyszedłeś z lasu? Ja, odpowiedziała Irlandia. Dlaczego? Latałem sobie po niebie, niewinny jak ptak. Nie miałem nic wspólnego z tym. Ale twoja żona, zawołał Słan. co z twoją żoną, czy nie obchodzi Cię, co się z nią stanie? Biedna Seysil wałęsała się po schodach, niemal oszalała z zazdrości i, jak sądzę, nie bez powodu. Gdzie była Seysil, kiedy padł strzał, to pragnę wiedzieć. Właściwe władze, wtrącił chan, wznowią dochodzenie w tej sprawie, jeśli nie ma pan nic przeciwko, doktorze Słan, Cejsil, wybacz, pani Reland, przychodzimy teraz z uprzejmą pomocą doktora do ciebie. Zauważa pani, że grzeczność nami nie rządzi. Wygląda na to, że to sprawa ostatnich pań. Ja, ja nic nie wiem, powiedziała kobieta. Tak jak się obawiałam, ale mimo to zadawajmy pytania. Kiedy ostatni raz Cię widziałem, zostałaś wysłana po dla psa. Nie zajęłaś się tym zadaniem. Jej oczy błysnęły. Nie zrobiłem tego. Nie miałam zamiaru tego robić. Gorący gniew był w Twoim sercu. Dlaczego nie? Właśnie widziałem samolot Michaela, wiedziałem, że kobieta posłała po niego, aby zabrał ją do domu w świetle księżyca. A on, jak głupiec? To była moja praca, mówię ci, Irlandia upierała się ponuro. I jakże jej nienawidziłeś, co? Nieważne. Pomyślałem, niech sama znajdzie sobie koc dla tego przeklętego psa. Schodziłam po tylnych schodach, kiedy pan Ward pospieszył za mną. Zapytał o koc. Powiedziałam mu szczerze, że go nie dostanę. Ciekawe, gdzie jest z in? Powiedział i pospiesznie przeszedł obok. A ty? Ja poszedłem do kuchni, gdzie był kucharz. Usłyszałem Michaela ryzykującego życie nad domem. Czekałam, pomyślałam, że zamieniłabym z nim słowo. Samolot wylądował i Michał wszedł do przejścia, tak jak się spodziewałam. Ale nie był sam, pan Ward i pan Chan byli z nim. Byłem zbyt niezadowolony, nie będę miał tu żadnej sceny, powiedziałem, więc pozwoliłem mu przejść. Potem zaczęłam znowu wchodzić po tylnych schodach, moje miejsce było wyżej, i wymyśliłam, jak weźle Singa, żeby przyprowadził tam Michaela do mnie. Ale na schodach. Ach, tak, na schodach, przytaknął Charlie. Ja, przerwałem, by zapłakać, musiał się. Byłem tak bardzo nieszczęśliwy. Wiedziałam od dźwięku, jak blisko Michael podszedł do domu, bezmyślny, głupi, aby zaimponować tej kobiecie, w której był zawsze zauroczony. Bologny, przerwał jej mąż. Byłeś, wiesz o tym, ale nie powiem więcej o zmarłych. Przez chwilę płakałam cicho, potem osuszyłam oczy i znów ruszyłam po schodach. Wtedy właśnie usłyszałam strzał, głośny, niespodziewany, wyraźny. To, to wszystko. Chan zwrócił się do Holta. Proszę o mały przedmiot, który znalazł pan osadzony w wykładzinie studyjnej. Och, och, tak. Szeryf znalazł go i odwrócił. Charlie wyciągnął go do kobiety. Czy pani, przypadkiem, widziała już kiedyś tę szpilkę? Zapytał. Zerknęła na nią. Nigdy, mą się Chan pokazał ją mężowi, uważnie studiując jego twarz, gdy to robił. Ty, pan Ireland, Czy widział pan to wcześniej? Ja? Nie. Dlaczego miałbym? Charlie schował go do kieszeni. Długa, rutynowa sprawa, zauważył. Ale wkrótce dobiegnie końca. Jedna osoba sama pozostaje. Wiem. Leslie Batone wstała i stanęła, stając przed nim. Wysoka, smukła i pociągająca, na pierwszy rzut oka wydawała się całkiem bezradna i zagubiona. Ale, pomyślał Chan, kompetentne spojrzenie w tych jej głębokich oczach. Nie na darmo opiekowała się pozbawionym kręgosłupa, artystycznym bratem, w międzyczasie nauczyła się dbać o siebie. Jest mi strasznie przykro z tego powodu, powiedział don Holt. I wyglądało to? Nie martw się, odpowiedziała dziewczyna. Błysnęła mu przyjaznym uśmiechem. Takie rzeczy będą się zdarzać, wyobrażam sobie, nawet najuprzejmiej wyglądającym szeryfom. Będzie pan pragnął dowiedzieć się o moich działaniach tutaj dzisiejszej nocy, panie czan. Będę się streszczał jak tylko mogę. — Ale nie musisz stać — zaprotestował Holt. Podniósł duże krzesło w jednej ręce i rzucił go swobodnie do pozycji dla niej. — Dziękuję — zauważyła. — Cóż, panie Chan, kiedy usłyszeliśmy samolot nad jeziorem, byłam pierwsza z tego pokoju. Wzięłam płaszcz mojego brata, założyłam go i pobiegłam na molo. Poszedłem na koniec i obserwowałem zbliżający się samolot. To była piękna rzecz, gdybym nie był, cóż, jak Cecil, trochę nieszczęśliwy. Mógłbym być strasznie podekscytowany. Doktor Słan pojawił się wkrótce i oglądaliśmy go razem. Trochę porozmawialiśmy, a potem wrócił do domu. Myślę, że spotkał panią tuż obok. Ja, pozostałem tam, gdzie byłem. Ach, tak, przytaknął nauczan. Jak długo? Obserwowałem samolot krążący nad domem. Widziałeś, może Landini na balkonie? Nie, drzewa zeszły się tam razem. Nie mogłem zobaczyć okien gabinetu, ale widziałem, jak pan Ireland krąży, a potem widziałem, jak schodzi gdzieś z tyłu. W tym czasie byłem już całkowicie wychłodzony, więc pobiegłem z powrotem do salonu. Hak i pan Dinstel byli tu razem. Wyobraziłem sobie że będziemy ruszać z powrotem do tawerny, jak tylko Ellen poszła, więc pobiegłem po schodach do sypialni, gdzie były nasze okłady. Jeden z pokoju obok gabinetu, w którym zmarła Landini, zasugerował Chan. Zadrżała lekko, ale kontynuowała: tak, oczywiście. Usiadłam przy toaletce, aby przypudrować nos, ułożyć włosy, gdy nagle w tym sąsiednim pokoju Usłyszałam strzał. Chwileczkę, wcina się Chan wybacz tyle, ale najpierw usłyszałaś, co? Szamotaninę? Nie, nic. Ale głosy, być może? Zupełnie nic, panie Chan. Widzi pan, nie ma drzwi łączących te pokoje. Ach, rozumiem odpowiedział Chan proszę kontynuować. No więc usłyszałem ten strzał i siedziałem tam, nie mogłem do końca pojąć, co się stało. Potem usłyszałem ludzi biegnących wzdłuż korytarza, tłoczących się w gabinecie. Poszedłem za nimi. To, to wszystko. Niestety, odpowiedział Charlie. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Ale, panie Holt, ten różowy szalik którego jeden koniec widzę zwisający z pańskiej kieszeni. Powiedz, przepraszam, powiedział Holt. Obawiam się, że zamuliłem to coś strasznego. Wiesz, kiedy schowałem go tam, nie widziałem cię. Wszystko jest w porządku, jestem pewna, odpowiedziała dziewczyna. To nie jest w porządku, wybacz, zawołał Czansurowo, biorąc szalik. Wybacz, że zwracam uwagę na fakt, ale nie cieszymy się towarzyską godziną herbaty. To jest pani szalik, pan Nobaton. Jak już mówiłam, na górze. Znaleziono go w martwych rękach Helen Landini. Jak pani to wytłumaczy? Nie mogę tego wytłumaczyć, panie Chan. Wyjął szpilkę z kieszeni. Czy widział pan to wcześniej? To moje. Jest twoja. Znaleziono ją przy boku zmarłej kobiety. To mała stara szpilka, której używałam do zapinania mojego szalika. Kiedy zostawiłam szalik na łóżku na górze, po prostu niedbale wetknęłam w niego szpilkę. To wszystko. Jest pani sama w pokoju obok tego, w którym doszło do morderstwa. Twój szalik i twoja szpilka są w obecności martwej osoby. I nie możesz wyjaśnić. Być może, jak powiedział mój brat. Twój brat podjął szarmancki wysiłek, by wymyślić wyjaśnienie. To nie wystarczy, panny Baton. Mam długie doświadczenie w tych sprawach i nigdy wcześniej nie spotkałem się z dowodami tak krzywdzącymi, ale nagle twarz dziewczyny została porażona strachem. Z pewnością nie sądzisz, że ja, że mogłam, zabić Landini? Jaki motyw? Jaki motyw? Zawołał doktor Swan. Jaki motyw, w rzeczy samej? Z jednym porozumieniem, odwrócili się i spojrzeli na lekarza. Przykro mi, pan Nobaton, powiedział. To raczej bolesne, taka urocza dziewczyna, również. Ale w tych okolicznościach... Powinienem uchylić się od obowiązku haniebnie, jeśli nie przypomnieć naszą małą rozmowę na molo. Co powiedziałeś? Bardzo dobrze, powiedziała dziewczyna niskim głosem. Co powiedziałam? Nasza mała rozmowa o Landini, kontynuował lekarz. Twoje ostatnie słowa do mnie, jak pamiętam, były: Nienawidzę jej, nienawidzę jej. Chciałbym, żeby nie żyła. Rozdział szósty Godzina trzecia rano. W tym wielkim jasnym pokoju nastąpiła napięta cisza, przerwana wreszcie przez upadek płonącej kłody, która rozpadła się na sto kawałków, posyłając we wszystkie strony iskry i żar. Sing ruszył do przodu, by się tym zająć, i w tym momencie młody hakbaton stanął przed doktorem Słanem. Był ożywiony z wściekłości, wydawało się. Że w chłopcu zaszła zupełnie nieoczekiwana przemiana. Tygodny pogardy kłamco. zawołał chlepliwie. Chwileczkę, odpowiedział słan chłodno. Tak się składa, że mówię prawdę. Czyż nie, panno Batom? Oczy dziewczyny spoczęły na chusteczce, którą nerwowo wykręcała w dłoniach. Mówisz, powiedziała miękko. Tak mi przykro, zaczął Charlie. Ale, pan Nobaton, teraz staje się konieczne, abyśmy wie. Tak, przypuszczam, że tak, powiedział szeryf. Ale spójrz tutaj, nie ma potrzeby więcej tej inkwizycji przed wszystkimi. Panie Ward, czy jest inny pokój? Ward podniósł się. Tak, odpowiedział. Może pan skorzystać z jadalni, jeśli pan chce. Jeśli pójdzie pan ze mną... To jest pomysł. Holt zatwierdził. Reszta z Was trzyma się tutaj, rozumiesz? Teraz, panna Baton. Tak, twój brat też. I doktor Swan. Idziecie razem ze mną i inspektorem. Gdy szli za wardem, dodał do dziewczyny. Nie mam zamiaru robić z ciebie żadnego publicznego show. Niektóre rzeczy są prywatne. Jest pan dla mnie bardzo miły, odpowiedziała dziewczyna. Ward zaprowadził ich do jadalni, zamknął drzwi i zniknął. Doktor Słan wyglądał raczej na owczarka. Pan Nobaton, proszę mi wierzyć, jest mi bardzo przykro, że zostałem postawiony przed tak nieprzyjemnym obowiązkiem, zauważył. Mimo to rozumiecie moją pozycję. Och, rozumiemy ją, w porządku, zawołał gorąco jej brat. Spróbuj przypiąć tę straszną rzecz na kogoś innego, jeśli możesz. Twoja własna sytuacja jest dość chwiejny. Patrząc przez okno, kiedy strzał został wystrzelony, ciesząc się pięknem śniegiem. Czy to ty zaniosłaś szalik mojej siostry do gabinetu? Czy to ciebie Landini poprosiła o. Hage, przerwał siostrze, proszę być cicho. Najbardziej godna podziwu sugestia. Uśmiechnął się czan. To panna baton powinna teraz mówić. Tak mi przykro, moja droga młoda damo, ale dlaczego wołałaś, że życzysz Landii śmierci? Dziewczyna usiadła na krześle, które Don Holt postawił dla niej w pobliżu ognia. To całkiem prawda, zaczęła. Rzeczywiście tak powiedziałam. Powiedziałam też, że jej nienawidzę. Naprawdę ją nienawidziłam aby to wyjaśnić, muszę się cofnąć, bardzo daleko wstecz, a nawet wtedy wątpię, czy zrozumiesz. Nie wiesz, jak to jest być biednym, okropnie biednym, i mieć w rodzinie kogoś z wielkim darem, darem, w który wierzysz, nie wolić, walczyć i walczyć o wykształcenie tej osoby. To, to właśnie nam się przydarzyło. Czy musisz to wszystko opowiadać? Zaprotestował jej brat. Muszę, Hage. Widzisz, wiedzieliśmy bardzo wcześnie, że hak ma głos, i od tego momentu wszystko szło w tym kierunku. Mój ojciec nosił ten sam stary płaszcz rok po roku. Moja matka chodziła na łatwiznę, oszczędzała, nie miała żadnej zabawy, żadnej radości w życiu, tylko po to, żeby zapłacić za edukację hak. Nowy Jork, a potem Paryż i wreszcie. Po latach tego rodzaju rzeczy, hagdający koncert tu i tam, zarabiający trochę pieniędzy, zdający się być na progu wielkiej kariery, moment, o którym zawsze marzyliśmy, a potem ta kobieta rzucająca się na niego, grożąca, że wszystko zniszczy. Krzywdzisz ją, moja droga, powiedział chłopiec. Krzywdzisz ją. Była piętnaście lat starsza od ciebie. Czy miała jakieś zainteresowanie Twoją karierą? Czy pomogłaby ci w osiągnięciu sukcesu? Oczywiście, że nie. Wszyscy o tym wiedzieliśmy. Ty sam to wiedziałeś. Powiedziałeś, że dopiero drugiego dnia. Nieważne. Ona już nie żyje. Wiem, dziewczyna przytaknęła. Nie chcę nic mówić, pragnę tylko jasno wyrazić moje uczucia względem niej. Odwróciła się do Czana i Żarywa. Po prostu wydawało mi się, że nie mogę pozwolić na to małżeństwo, wyjaśniła. Nie wolno mi. Wyszłam tutaj, aby spróbować to powstrzymać, jeśli mogę. Rozmawiałem z nią, wyśmiała mnie. Stałam się zdesperowana, pragnęłam uratować Hak przed tym strasznym błędem. Czułem, że był dla niej tylko przelotną fantazją. Byłem wściekły kiedy zaczęła chodzić z tą osobą z Irlandii. Przestań, wtrącił chłopiec. Nic w tym nie było. To był, Ellen, sposób. Był bardzo biały. To nie był zbytnio sposób, odpowiedziała dziewczyna. To mnie obrzygało. To nikt, kiedy zadzwoniła do niego i zostawił nas do domu sam, byłem wściekły. Hagie może słabo znieść tego rodzaju rzeczy. Dalej powiedział chłopiec. Powiedz im, że jestem słaby, niedobry, bez kręgosłupa. Powiedz im, że zawsze byłem. Że zawsze musiałeś się mną opiekować, matkować mi. Czy ja tak powiedziałam? Dziewczyna odpowiedziała łagodnie. Nie gniewaj się, Hagie. Próbuję tylko wyjaśnić nastrój, w jakim byłam, kiedy wyszłam na Tomolo. Wkrótce wyszedł doktor Słan. Spotkałam go już wcześniej w Reno. Zaczęliśmy rozmawiać o Landini, a ja chyba trochę zaszalałem. Powiedziałem mu, co myślę o tym, że wyszła za mojego brata, a kiedy samolot się zbliżył, zalałem się łzami i powiedziałem, że jej nienawidzę i życzę jej śmierci. I tak się stało, ale nie zabiłem jej. Szlochała teraz. Ja wiem, że to wygląda strasznie, kontynuowała. Byłam w sąsiednim pokoju. Moja chusta była w jej rękach, a moja spinka obok niej. Dlaczego, jak? Nie rozumiem. Nie potrafię tego wyjaśnić. Ktoś, ktoś je tam położył. Ktoś, kto musiał wiedzieć, co do niej czuje. Z jakiego innego powodu? Zatrzymała się nagle, wpatrując się w doktora Słana. Charlie i szeryf również patrzyli na lekarza. Trzeci mąż Landini poczuł nerwowo kołnierz, a jego twarz lekko się zarumieniła. Tak, przytaknął Don Holt. Może być coś w tej teorii, panny Baton. Cóż, nie będziemy pani dłużej tutaj przetrzymywać. Pragnę powiedzieć już teraz, że dokładnie rozumiem jak. Całkiem prawda, całkiem prawda, wtrącił Charlie. Tak, pan Baton, może pani wrócić do innego pokoju? Ale sfałszowałbym fakty, gdybym ukrył przed panią, że jest pani w tej chwili w niebezpiecznym położeniu. Późniejsze odkrycia mogą to wyjaśnić. Z głęboką szczerością mogę powiedzieć, że mam taką nadzieję. Uśmiechnął się Widzisz, lubiesz Rywa. Holt wpatrywał się w niego Co to ma z tym wspólnego? Pragnął wiedzieć. Kolejna tajemnica, którą czas, ufam, rozwiąże powiedział Charlie. Panie Szeryfie, czy będzie pan na tyle dobry, by pozostać ze mną w tym pokoju przez jedną chwilę? Po odejściu innych, Charlie usiadł i wskazał Holtowi krzesło w pobliżu. Cóż, powiedział Holt raczej ponuro Sam czuję się podobnie przytaknął Chan. No, Chwila podsumowania w porządku teraz. Do tego czasu przesłuchaliśmy wszystkich tych, którzy nie byli obecni w mojej wizji, gdy słyszano strzał. Co uzyskaliśmy? Niewiele, jeśli mnie pytasz, westchnął Holt. Słan i Romano byli zamknięci w swoich pokojach, patrząc przez okna. Aha, tak. Sesil wspinała się po tylnych schodach. Sim szukał koca w swoim pokoju. A panna Baton była tuż obok gabinetu, pudrując nos. Niech to szlak, szkoda, że nie było jej gdzie indziej. Ale tak czy inaczej, była tam, kiedy padł strzał. I to wyjaśnia tę piątkę. Jaka jest odpowiedź? Ktoś kłamie, zauważył Chan. Pewnie. Ktoś z pewnością kłamie. Ale który? Romano. Charlie rozważał. Romano miał pieniądze z jej torebki. Czy ona zatem dała mu je? Czy też wślizgnął się, by oprotestować sprawę ugody? Stracił panowanie nad sobą, zabił ją, a sam usunął pieniądze? Możliwe. Brak alibi. Ten kolega, Słan, zastanawiał się, Holt. Nie lubię go. Charlie potrząsnął głową. Ponownie, proszę zachować neutralną postawę. Ale Swan nie mogę powiedzieć, że sam podziwiam jego wygląd. Czy on zabił tę panią? Możliwe. Nie ma alibi. Cecil miała bardzo dobry motyw, zastanawiał się szeryf. Jak dotąd absolutnie nic nie łączy Cecil z morderstwem, przypomniał mu Charlie. A jednak ona jest całkiem możliwy wybór. Ona ma nie zrobił pauzy, a na jego twarzy rozpostarł się powolny uśmiech. Zwróć uwagę na osobliwą sytuację. Dodał. Może nie tak dziwna dla ciebie, ale dla mnie. Z moim doświadczeniem do tej chwili niespotykana. Pięć osób nierozliczonych w czasie strzelaniny, a z tych pięciu żadna nawet nie zaoferowała alibi. Zastanawiam się. Co? Zapytał Holt niecierpliwie. Chan wzruszył ramionami. Nieważne, to ułatwia pracę, nie mamy alibi do zbadania, ale dodaje też ciężkości, mamy, niestety, pięciu zdrowych podejrzanych. Zatrzymałem cię tutaj, aby przypomnieć ci o jednej rzeczy: jesteśmy blisko granicy stanu. Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, by nikt z piątki nie przekroczył tej linii dzisiejszej nocy. Wiem, przypuszczam. Że dojdzie do kłótni. Może moglibyśmy umieścić niektórych z nich w tawernie? Jest już bardzo późno, odpowiedział Chan. Romano, cesili z im pozostają tu naturalnie. Musisz przekonać dobrego lekarza i pannę Baton, aby zrobili to samo, przynajmniej na noc. Jest tu mnóstwo pokoi. Ja będę za to odpowiedzialny. Przypuśćmy, że jeden z nich wymyka się w nocy. Zasugerował Holt. Tylko złodziej olewa swoją taczkę, powiedział Chan, jak wstali i tylko winni uciekają. To byłoby szczęśliwe rozwiązanie. Będę siedział tuż za moimi drzwiami przez całą noc. Postaram się nie zdrzemnąć, ale nie mogę zagwarantować, albowiem teraz uświadomiłem sobie nagle, że drzemałem przez cały wieczór. Jak to? Holt zapytał. W momencie strzału było sześciu, nie pięciu, nieobliczonych. Sześć. Holt zawołał. Dobrej Boże, jeszcze jeden. Kto? Zapomniałem o kucharzu, wyjaśnił Chan. Najbardziej nieuprzejmy ze mnie, bo jest bardzo dobrą kucharką. Być może również bardzo dobrym świadkiem. Jeśli załatwisz sprawę noclegu, odwiedzę kuchnię. Może pan tam do mnie dołączyć, gdy będzie to możliwe? Jasne, powiedział Holt. Zrobił pauzę. Przypuszczam, że równie dobrze mogę pozwolić Irlandii wrócić do Reno. Dlaczego nie? Chan wzruszył ramionami. Mógł nie mieć nic wspólnego z zabijaniem. Tak, Irland, din stali młody baton, jeśli chce, ci mogą odejść. Oddzielając się od Holta, podążył przejściem w kierunku tyłu, aż doszedł do drzwi kuchennych. Wchodząc do środka, przywitała go domowa scena. Obok staromodnej kuchenki, w dużym fotelu, siedziała obszerna postać kucharki, pogrążona we śnie. U jej stóp, na kawałku starego dywanu, leżał piestro Uble, który również litościwie drzemał. Czan uśmiechnął się i ruszył w stronę tylnych schodów. Przez pewien czas chodził po zewnątrz, używając latarki, którą zdobył z bagażu, kiedy poszedł po akcesoria do pobierania odcisków palców. Badał ścieżkę, która prowadziła do hangaru, ale śnieg na niej był twardy i nie dało się dostrzec żadnych wyraźnych śladów stóp. Światła na polu wciąż się paliły, a samolot Michaela i Relanda stał jak aktor w świetle reflektorów. Oględziny nic mu nie dały i zatrzymał się na chwilę, wpatrując się w czyste, piękno odległych gór. Po czym wszedł do środka. Holt stał obok drzwi kuchennych. Śpiący, co? Powiedział, kiwając w kierunku kucharza. Drzemka niewinności, uśmiechnął się Chan. Sprawy są teraz ułożone na noc. Holt skinął głową. Wszystko załatwione. Słanu mieścić na bitwę. Musi wrócić do Reno, wiele spotkań wcześnie rano. Ale on zostaje w porządku, ten ptak nic na mnie nie ma. Nie lubię. O tak, lekcja numer jeden. Tak czy inaczej, nie cierpię jego widoku. Panna baton zostaje. Sesil wyposaża ją w niezbędne kobiece dodatki. Jej brat też postanowił tu przenocować. Będziemy dużym przyjęciem. Odpowiedział Chan. Kucharka poruszyła się na swoim krześle i oboje weszli do kuchni. Przepraszam, że przeszkadzam. Przeprosił Charlie. Pewnie, powinnam być w swoim łóżku, odpowiedziała kobieta. Dlaczego tu jestem? O tak, biedna pani. Zapomniałem o. Pozwól mi wyjaśnić, pani holt zaczął. Oferel dodała. Pani O'Ferrall. Jestem Don Holt, szeryf hrabstwa. Boże, zmiłuj się nad nami! Zawołała. A to jest inspektor Chan z policji w Honolulu. Honolulu, co? Pewnie. Szybko się tu znalazł. Charlie uśmiechnął się. Wyróżniony, jeśli mogę tak powiedzieć. Wcześniej tego wieczoru miałem wielką przyjemność spróbować twojej kuchni i kłaniam się tobie w pokornych gratulacjach. Mówisz bardzo ładnie, odpowiedziała, zadowolona. Ale poważniejsze tematy teraz nas angażują, kontynuował. Jesteś najwyraźniej świadoma tego, co wydarzyło się jakiś czas temu? Morderstwo, powiedziała. Jestem. Nie zgadzam się z tym. Nikt z nas się z tym nie trzyma, zapewnił ją. Dlatego właśnie szukamy mordercy. Konieczne staje się zadanie kilku pytań, na które, jak wiem, odpowiesz chętnie. Tak zrobię. Nie będę spokojna w tym domu, gdy morderca ma w nim władzę, ale obawiam się, że nie mogę wam wiele pomóc. Byłem zajęty w tym pokoju cały wieczór, bo taki obiad to nie żart. A mycie naczyń po nim to też nie piknik. Powinienem mieć pomoc Singa, ale on jak wicher był tej nocy. Raz tu, raz tam. On był w i poza czasami, jednak. I na noc to prawda. Cóż, pani Oferel, weźmy to od czasu, gdy usłyszała pani samolot. Gdzie był samolot, gdy go pani po raz pierwszy usłyszała? Nie mogę powiedzieć tego dokładnie, panie Chan, ale musiał być w pewnej odległości nad jeziorem, można powiedzieć. Usłyszałem jego brzęczenie i pomyślałem, co to może być? A wtedy cienka Saihil, nie, chwileczkę, cienki pan Ward sam stanął w drzwiach i zapytał mnie, czy widziałem Sing. Mówię, że myślę, że Hing. Wybaczam, ale jest pan gentlemanem, jak każdy widzi. Mówię, że Sing jest na tylnym ganku. A pan Ward ledwo co odszedł, a już wchodzi Cecil, wściekła jak szerszeń, z czymś o swoim mężu, o kocu, o śpiewaku operowym i o czym tam jeszcze. Od tej chwili mamy pełne ręce roboty, bo Cecil szaleje, a ten biedny baranek u mych stóp, wskazała na psa, prawie stracił rozum z powodu hałasu. Ach Trouble był przestraszony przez samolot. On był tym, ser, i niepomyłka i w Chin i Ryin dalej, aż musiałem wziąć go na kolanach i pocieszyć go, a on drży cały jak żelatyna. A Cecil? Cecil wyszła w przejściu, jakby na kogoś czekała. Widziałem, jak pan Ward, ty i Skórzak weszliście, ale nie usłyszałem żadnej rozmowy od Cecil. Byłem zbyt zajęty psem, żeby podejść do drzwi. Spójrz na niego. Biedna sierota. Śpi tam tak spokojnie i nie wie, co stracił. Czan uśmiechnął się. Zostawimy go na razie pod pani opieką, pani O'Farrell, i jestem pewien, że nie mógłby być w lepszych rękach. To wszystko. Sugeruję, abyście udali się na noc na spoczynek. Dziękuję uprzejmie, sir, ale nie spocznę w swoim łóżku, dopóki ten dziki morderca nie zostanie złapany. Mam nadzieję, że będziecie działać tak szybko, jak tylko możecie. Charlie potrząsnął głową. Musimy zebrać w wolnej chwili to, co może nam się przydać w pośpiechu, wyjaśnił. Głupiec w pośpiechu pije swoją herbatę widelcem. On i Holt weszli do przejścia. U stóp tylnych schodów, Holt zatrzymał się. Wiele dostaliśmy z tego, zauważył Gluml. Tak myślisz? Zapytał Chan. Szeryf spojrzał na niego nagle. Nic nie zdobyliśmy, prawda? Charlie wzruszył ramionami. Ten, kto łowi w mulistych wodach, nie potrafi odróżnić wielkiego połowu od małego. Tak. To chyba są tylne schody, prawda? Powiedziałem temu lekarzowi, żeby czekał na mnie na górze, pomyśli, że o nim zapomniałem. Chodźmy na górę. Znaleźli doktora w gabinecie jego praca najwyraźniej zakończona. Torba zamknięta na biurku, a on sam z zawodowym spokojem siedzący przy ogniu. Podniósł się, gdy weszli. Cóż, powiedział, kiedy został przedstawiony czanowi, przeprowadziłem badanie, chociaż koroner oczywiście będzie pragnął przeprowadzić kolejne rano. Biedna Landini. Znałem ją jako młodą pannę w tym domu, a ona wraca do niego, aby umrzeć. To oczywiście nieistotne Nie ma o czym mówić. Kula weszła około cztery cale poniżej ramienia i podążała, jak sądzę, w dół. Być może osoba, która ją wystrzeliła stała nad nią, a ona była na kolanach. Spojrzał na czana. Być może powiedział Chan. Wydawał się bardzo senny i niezbyt rozgarnięty. Lekarz zwrócił się do Holta. Możemy powiedzieć więcej o tym do jutra, kontynuował. Kaliber broni. To musi poczekać do jutra również. Holt wyciągnął mały rewolwer z perłową rączką. Znaleźliśmy to, powiedział. Jedna rzecz, doktorze, zauważył Charlie. Czy śmierć? Według pana była natychmiastowa? Czy też pani mogła zrobić krok lub dwa po zadaniu rany? Lekarz rozważył. Mogę powiedzieć lepiej po tym, jak wysądujemy kulę, powiedział. Obecnie mogę tylko powiedzieć jest szansa, że poruszyła się po strzale, ale musisz zrozumieć, Przerwał mu głośny warkot silnika samolotu, a następnie jego miarowy dron oddalający się najwyraźniej od domu. To Irlandia, powiedział szeryf do Charliego. Powiedziałem mu, że może jechać. Naturalnie, przytaknął czan, wszedł na balkon i obserwował samolot, gdy oddalał się nad szafirowym jeziorem. Wiele się wydarzyło, pomyślał. Odkąd ta maszyna została po raz pierwszy zauważona na nieruchomym nocnym niebie. Chciałbym się dogadać, mówił doktor. Miałem wczoraj ciężką noc. Jasne, powiedział Holt. Możemy wziąć tę biedną panią z nami, jak sądzę. Zadzwoniłem do Guselkins, aby czekać na nas. Będziemy potrzebować trochę koców, prawda? Mam nadzieję że wszyscy wyszli z tego pokoju na dole, zwłaszcza kobiety. Charlie wziął z biurka swój lamp, placki i pędzel. Podczas gdy ty zajmiesz się nieszczęśliwym zadaniem, powiedział, ja zrobię powierzchowne badanie pokoju obok. Tego starego salonu Ellen Landini, przez który jej zabójca musiał opuścić miejsce zdarzenia. Uprzejmie odwiedź mnie tam przed podjęciem wyjazdu na noc. Zrobię to, obiecał Holt. Jakieś piętnaście minut później pchnął otwarte drzwi pokoju, o którym mowa? Czan stał na jego środku wszystkie światła zarówno na ścianach jak i w suficie, płonęły. Atmosfera tego miejsca była słabo przestarzała, gdyż umeblowanie było takie jak dwadzieścia lat wcześniej, choć prawdopodobnie nie zrobiło to na holdzie żadnego wrażenia. Jakie szczęście? Zapytał młody człowiek. Trochę. Charlie wzruszył ramionami. Holt podszedł i zbadał zatrzask mocujący okna, które otwierały się na balkon. Jakieś odciski na tym? Zapytał. Żadnych, odpowiedział Chan. Nie ma też odcisków na gałce drzwiowej, z żadnej strony. Ale powinny być, czyż nie? Holt zapytał. To znaczy, gdyby wszystko było w porządku, powinny być dziesiątki, przyznał Charlie. Ale niestety, zbyt wielu ludzi czyta teraz kryminały, dostaje kompleksu odcisków palców. Wszystkie zostały zatarte. W takim razie morderca Landini rzeczywiście przeszedł tę drogę, zastanawiał się Holt. I prawdopodobnie poszedł tędy, aby ją dosięgnąć, również pozostawiając okno niezamknięte, by mógł przez nie wrócić. Chan przytaknął. Szybko się uczysz. Całkiem niedługo twój instruktor musi brać od ciebie lekcje. Tak, wystrzelenie tego pistoletu musiało być z premedytacją. W przeciwnym razie zabójca nie mógłby przejść tędy bez rozbicia szyby w oknie. Coś jeszcze sprawia, że myślisz, że on Albo ona, zasugerował Chan. Albo ona uciekła przez ten pokój? Chan wskazał. Pod jedną ścianą pokoju stała toaletka, a przed nią przewrócona na podłodze ciężka ława. Ktoś przyszedł, spiesząc się w ciemności, powiedział. Kolano spotkało się z ostrą krawędzią dużej, solidnej ławki, która jest odwrócona na bok. Może ktoś ma dość bolące kolano. Holt skinął głową. Mam nadzieję, że tak. Nawet jeśli zła infekcja ustawia w, to będzie wszystko w porządku ze mną. Ten pokój nie łączy się z żadnym innym, prawda? Nie, to są drzwi szafy, tam powiedział Mucan. Cóż, lepiej, żebym się dogadał, powiedział Holt. Będę wcześniej rano, oczywiście. Biedna Landini jest w moim uruchomieniu, a lekarz już wziął swoją łódź i poszedł. Sam był kandydatem na koronera w ostatnich wyborach i przegrał, więc nie jest zbyt chętny do tej pracy. Zeszli na dół po schodach, przez salon, który był teraz opustoszały. Chan wyszedł na zewnątrz i poszedł w kierunku Molo ze swoim nowo poznanym przyjacielem. Z pewnością cieszę się, że masz ze mną tę pracę. Zauważył Holt. To po prostu wygląda beznadziejnie. Nie widzę żadnego światła przed sobą. Bądź wesoły, zachęcał Charlie. Kiedy melon jest dojrzały, sam z siebie spadnie. Zawsze tak uważałem. Czy masz jakąś wskazówkę? zapytał chłopiec. Wskazówkę? Chan uśmiechnął się. Mam tak wiele wskazówek. Że niektóre sprzedałbym bardzo tanio. Tak, zastanawiał się, gdybym był skarżącym człowiekiem i został zapytany o skargę na tę sprawę, powiedziałbym z goryczą, że za dużo wskazówek, wskazując wszystkie drogi naraz. Będę musiał uwierzyć Ci na słowo, westchnął holt. Ale długie doświadczenie pokazuje, dodał czan wartko. Że z czasem wskazówki wpadają na swoje miejsce. Fałszywe bledną i więdną, prawdziwe grupują się w jedną nieomylną tablicę znaków. Mogę powiedzieć, że jestem zainteresowany tą sprawą. Niezwykłe wydarzenie obudziło się i zaistniało tu dziś w nocy, a jedna niezwykła wskazówka może wskazać nam ostateczną drogę kropka, ale ja przewiduję. Doszli do mola. Charlie wyciągnął rękę. Dobranoc. Cieszę się, że cię znam, jeśli pozwolisz, że tak powiem. Lubię poznawać chłodne, świeże kraje, takie jak ten. Jestem bardzo szczęśliwy. Dobrze, powiedział Holt. Niech wszyscy będą szczęśliwi. Do zobaczenia jutro, panie czan. Tylko jedna sprawa. Charlie położył mu rękę na ramieniu. Co to jest? Kula której szukają rano, zdobądź ją i dobrze jej strzeż. Nie wolno jej w żadnym wypadku stracić. Będę się tego trzymał, obiecał Holt i pobiegł w dół Molo do swojej łodzi. Charlie wrócił do salonu i zastał tam dudle Warda. Ach, panie Chan, powiedział. Mam wrażenie, że jest pan ostatnim z moich gości, który udał się na spoczynek. Zrobię to natychmiast, zapewnił go Charlie. Tak mi przykro, że opóźniamy pański własny odpoczynek. Wcale nie, odpowiedział Ward. Zatopił się w krześle. Ale jestem raczej zmęczony, w tym biedna Ellen. Nigdy nie wybaczę sobie, że ją tu zaprosiłem. Jednakże byłem tak niespokojny o mojego chłopca. Jakże to naturalne, powiedział Chan. Teraz jestem bardziej niespokojny niż kiedykolwiek, kontynuował Ward. Mam nadzieję, że w strasznym podnieceniu dzisiejszej nocy nie zapomni Pan o tym, po co Pan tu przyszedł, inspektorze. Musi Pan, oczywiście, znaleźć tego, kto zabił Landini. Jeśli może, ale musi Pan również znaleźć mojego chłopca. On potrzebuje mnie bardziej niż kiedykolwiek. Po odejściu Landini. Nie zapominam o tym samym przytaknął Chan. Słyszałeś, co Irlandia powiedziała o tym, że doktor Swan szantażował biedną Ellen, Kontynuował Ward. Czy przyszło ci do głowy, że mógł wiedzieć o chłopcu i groził, że mi o nim powie? Tak było. Chan przytaknął poważnie. Oczywiście, zaprzeczył przy kolacji, że kiedykolwiek słyszał o dziecku. Kłamał powiedział Charlie stanowczo. Tak myślałeś? zapytał Ward. Byłem tego pewien, tak samo jak byłem pewien, że Romano kłamał, gdy mówił, że ma. Cóż, cieszę się, że mam takie fachowe potwierdzenie mojej własnej opinii, kontynuował Ward. Poszedłem przed chwilą do pokoju Słana, aby pożyczyć mu kilka rzeczy, i powiedziałem mu, co myślę. Błagałem go, jeśli wiedział coś o tym chłopcu, aby mi o nim powiedział. Wciąż zaprzeczał, że ma jakąkolwiek wiedzę. Nadal kłamie. Zasugerował Chan. Tak myślę. Zgodził się Ward. Cóż, musimy szukać być może gdzie indziej. Ale w ostateczności nie wolno nam zapomnieć o doktorze słanie. Nie zapomnę o nim. Obiecał Chan. A teraz. Jeśli nie masz nic przeciwko, pójdę do swojego pokoju. Ach, tak, powiedział Ward, podnosząc się. Wiesz, gdzie to jest? Właśnie przypomniałem sobie, że zapomniałem wyłączyć światła na lądowisku. Muszę wysłać singa, by się tym zajął. Wtedy być może sam będę mógł przejść na emeryturę na noc. Charlie był w swoim pokoju tylko kilka minut, kiedy Ward zapukał do jego drzwi. Chcę tylko powiedzieć, że musisz dać znać Singowi lub mnie, jeśli będziesz czegoś pragnął, zauważył. Dobranoc, inspektorze. Dobranoc, panie Ward, odpowiedział Chan. W koszu obok kominka było, jak zauważył, mnóstwo drewna. Przydałoby się, gdyby miał dotrzymać obietnicy danej donowi Holtowi i przesiedzieć całą noc. Raczej głupia obietnica, Pomyślał, gdy zaczął się rozbierać. Nikt z tych ludzi nie byłby tak głupi, żeby próbować ucieczki. Mimo to przebrał się w piżamę, szlafrok i kapcie. Dołożył kolejną polanę do ognia, otworzył drzwi na kilka centymetrów i usiadł w wygodnym fotelu tuż za nimi. Spojrzał na zegarek. Pierwsza trzydzieści. W holu na zewnątrz było cicho, z wyjątkiem dźwięków które trapią stary drewniany domy w mroźną noc. Pęknięcia, skrzypienia, jęki. Ale ludzkie towarzystwo, jak wiedział Chan, było w swoich łóżkach. Usadowił się głębiej w swoim tapicerowanym fotelu, aby zastanowić się nad sprawą, w którą został tak niespodziewanie zaangażowany. Przez jego umysł przemknęły obrazy Spokojne jezioro pod gwiazdami. Dudley wart witający swoich współmałżonków na molo. Landini żywa i energiczna na schodach. Trzymająca w górze psatro-uble, Relant okrążający dom w swoim samolocie. Landini leżąca na dywanie w gabinecie, obiecała, że pewnego dnia zaśpiewa dla niego. Nigdy nie zaśpiewa dla niego. Nigdy. Czan usiadł z impetem. Spojrzał na swój zegarek. Dziesięć minut do trzeciej. Zbyt wygodne to krzesło, ale co go zaskoczyło? Teraz już wiedział. Jęk, słaby jęk gdzieś za drzwi. Nie był to jęk starego domu w nocy, ale człowieka w bólu. Charlie wyślizgnął się na korytarz, który był pogrążony w całkowitych ciemnościach. Czując drogę wzdłuż ściany, wciąż nieco zdezorientowany przez sen, zbliżył się do szczytu schodów. Jego stopa natrafiła na jakiś miękki przedmiot na podłodze. W końcu przypomniał sobie o swojej latarce i wyjął ją z kieszeni szlafroka. Jej blask padł na leżącą u jego stóp postać, potem na twarz żółtą twarz Achsin. Stary człowiek ponownie jęknął i podnosząc jedną cienką rękę, potarł swoją jeszcze cieńszą szczękę. Nokando zaprotestował słabo. のカンド